więc tak, no my na pewno chcieliśmy zrehabilitować się, zwłaszcza za ten mecz sprzed roku, gdzie na koniec sezonu przegraliśmy 3-1. Pamiętaliśmy ten mecz, dlatego dzisiaj byliśmy naprawdę zmotywowani, zmobilizowani. Chłopacy nie odpuścili tego meczu. Bramka, tak, pierwsza, myślę, że była wynikiem przede wszystkim tego, że podeszliśmy wyżej i po ewentualnych stratach chcieliśmy usiąść na przeciwnika. Odebrana piłka wysoko, dogranie i Rafał strzela bramkę, z tego też się cieszę, bo dawno nie strzelił. No i potem Robert, fajną bramkę, no fenomenalna, można powiedzieć, bo od razu decyzja o strzale nad pozłem wznowieniu od bramkarza, 2-0. Mecz się dobrze układa, szkoda, bo potem można było podwyższyć i chyba szybciej ten mecz zamknąć, a tak 2-0 i jedna bramka tutaj dla Konina mogłaby jeszcze gospodarzy pociągnąć do góry. W drugiej połowie też kilka sytuacji, Górnik też sporo sytuacji, także no mogło być różnie, ale chłopacy dowieźli ten wynik do końca, z czego się cieszymy. Mamy 3 punkty, wracamy do Kalisza i myślę, że też fajna sytuacja dla naszych kibiców, którzy też ten mecz traktują specjalnie. Chciałbym pogratulować tutaj zwycięstwa trenerowi KKS-u. No jest mi trochę smutno z tego powodu, że przegraliśmy. Mieliśmy 4 mecze bez porażki. Tutaj tendencja zwyżkowa naszej dyspozycji była w ostatnich meczach. Dzisiaj trafiliśmy na bardzo dobrze zorganizowany zespół, wypoczęty, który ma bardzo dużo doświadczonych, dobrych zawodników w swoich szeregach, gdzie to dzisiaj było widać. Zdominowali nas troszeczkę w początkowej fazie meczu. No, pierwsza bramka praktycznie ustawiła mecz. Uczulałem na to zagranie, z którego padła bramka. Druga bramka, no to już praktycznie zabiła nas do przerwy. Ciężko się otrząsnąć po takim błędzie, strzał życia wyszedł zawodnikowi Kalisza, bo no mówię, no tak trafić idealnie z takiej pozycji, no stadiony świata. Graliśmy bardzo nerwowo, za wolno, nie skracaliśmy pola gry w pierwszej połowie i to było widać i konsekwencją tego było wasze przestrzenie, a Kalisz, mówię, bardzo dobrze zorganizowany w środku pola, rozgrywał dobrze piłkę. U nas na pewno, nie chcę tłumaczyć chłopaków, ale graliśmy 6. mecz co 3 dni i to było na pewno też widać, zmęczenie. Maraton się kończy w sobotę teraz. Całe szczęście, bo nie mogę wszystkiego zrobić na treningu, tego co sobie zakładam i dlatego chciałbym, żeby już ten maraton 3-dniowy się skończył, ale musimy jeszcze grać w sobotę, no postaramy się zrehabilitować. Odnośnie drugiej połowy, no na pewno troszeczkę było nerwowo w szatni, musiałem chłopaków zmobilizować. Myślę, że w drugiej połowie wyszli troszeczkę inaczej nastawieni, bardziej pewni siebie, skracający pole gry, bardziej zdeterminowani i efektem czego było widać, że mieliśmy też swoje sytuacje. Kalisz też miał sytuację, my też mogliśmy strzelić kontaktową bramkę. Później może byśmy dostali trochę wiatru, różne cuda mogły się zdarzyć w końcówce, a tak prowadziliśmy 2-0, nie strzeliliśmy iluś sytuacji, aczkolwiek nie były to typowe setki. Ale mogliśmy tą jedną bramkę strzelić. Narażaliśmy się też na kontry ze strony Kalisza. Mogliśmy stracić 3. bramkę i ten mecz tak się właśnie układał. Zrobiły się takie piłkarskie 2 ognie i no szkoda, że przegraliśmy, ale tak jak mówię, zmęczenie było widać. Znam tych chłopaków i wiem, że mimo tego, że gramy 6. mecz, fizycznie nie wyglądaliśmy najgorzej, że wytrzymaliśmy trudy spotkania do końca. Także gramy dalej, trenujemy ciężko, no i myślę, że jak będziemy tak grali jak drugą połowę, mieli troszkę przy tym więcej szczęścia, no myślę, że jeszcze nie raz w tym sezonie, w tej rundzie jeszcze dostarczymy kibicom radości i tu środowisku, bo zdaję sobie sprawę, że na pewno presja jest też duża z racji tego, że musimy się utrzymać, robimy wszystko. A tak jak powiedziałem, no dzisiaj przegraliśmy zasłużenie, aczkolwiek tak powiedziałem, z dobrym zespołem. Ja mam tyle, dziękuję. Jeśli chodzi o mecz, to szkoda naprawdę pierwszej połowy, bo trochę przespaliśmy ją. Szybko dostarczona bramka w tej 10 chyba minucie. Szkoda, bo tam był jeden napastnik, a my w środku byliśmy obrony we dwóch, tam z Szymonem. Mogliśmy to lepiej zrobić, wybić tą piłkę, no ale niestety no, wpadła. W drugiej połowie wyglądało to zupełnie inaczej. Moim zdaniem wyszliśmy od razu zdeterminowani, żeby strzelić tą pierwszą bramkę i zmniejszyć tą przewagę,
moim zdaniem, jakbyśmy strzelili tą pierwszą bramkę, to by poszło i poszlibyśmy za ciosem i wyglądałoby to inaczej. No szkoda z tych sytuacji, ale no co, takie jest życie. Takie mecze też się zdarzają i trzeba to przyjąć na klatę i walczyć na następnych meczach, a następne mecze mamy z tymi drużynami, które teoretycznie walczymy z nimi o utrzymanie i mamy je u siebie, więc moim zdaniem one będą najważniejsze.